Dzień dobry. Z racji moich tęsknot za gorącym klimatem, dzisiaj znowu tropiki. Zapraszam do ogrodu zimowego, który jest istną oazą zieloności. Zaprojektowany i wykonany kompleksowo przez moją firmę w 2011 roku, rok później przyniósł mi pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie nagrodzony na międzynarodowych targach ogrodnictwa i architektury krajobrazu Gardenia w Poznaniu. Jest to autorska technologia organicznego ogrodu wertykalnego do wnętrz. Pokażę go dzisiaj zarówno w fazie realizacji, jak i pełnego rozkwitu. Zadanie projektowe polegało na maksymalnym wykorzystaniu długiej i wąskiej przestrzeni, tak by zapewnić komfort wypoczynku i jednocześnie połączyć ogród zimowy z ogrodem zewnętrznym, który także był długi i wąski. A zatem we wnętrzu rośliny musiały wejść na ściany elewacji, chociaż miejscami naturalnie schodzą do strefy poziomej. W tej gęstwinie ukryty jest układ wodny, który dodatkowo nawilża powietrze i daje przyjemny efekt dźwiękowy. Jest to ściana wodna w postaci ciemnych pasów łupka kamiennego, którego barwę i fakturę wydobywają cienkie stróżki wod. Wejście do salonu prowadzi przez taflę szkła, pod którą ściele się dywan roślin. Jest to solejrolia rozesłana, a więc ma się wrażenie ciągłości i spójności całej kompozycji roślinnej. Ogród jest w pełni zautomatyzowany, to znaczy ma system kontroli klimatu, automatyczne nawadnianie, sterowanie sztucznym oświetleniem, automatycznie uchylane okna i rolety opuszczane na całej powierzchni szklanej konstrukcji, tak by dozować ilość światła dziennego. Druga strefa tego ogrodu to miejsce przeznaczone do kąpieli wodnych, w którym znajduje się jacuzzi. Tu można przechadzać się po drewnianym trapie w gaju paproci drzewiastych, czyli Dicksoni, pochodzących z Nowej Zelandii. Są imponujących rozmiarów. Wysoko rozpościerają swoje piękne, ażurowe, pióropusze liści, a na pniach, gdzieniegdzie rosną epifity, tak jak to ma miejsce w naturze. Swego czasu przybyły tu na chwilę motyle tropikalne.
Ich kokony ukryliśmy wśród roślin i na pniach paproci, aż pewnego dnia przepoczwarzyły się i zachwyciły swoimi barwami. A to już ogród zewnętrzny. Zapraszam do kolejnych ogrodów i do zobaczenia.